Witam serdecznie w kolejnym odcinku Język Angielski. Słynie z tego, że jedno słowo może mieć dwa, trzy czy nawet cztery znaczenia i czasami jest to banalne słowo, że znamy go tylko właśnie w jednym znaczeniu. I dzisiaj takie słowo vet, czyli weterynarz, ale jako czasownik to znaczy kogoś prześwietlić, sprawdzić. Na przykład has he been vetted? Czy on został prześwietlony? Użyłem tutaj pięknej strony biernej w czasie present perfect, tak? Czy teraz wiemy, kim on jest? Czy on został prześwietlony? Zapraszam przed ekran. No dobrze, moi drodzy, popatrzmy na słownik Oxfordu, jak on to definiuje i jaki daje przykład. To find out, dowiedzieć się, także uważamy. Samo find to jest znaleźć, find out to jest dowiedzieć się. Robimy łączenie międzywyrazowe, czyli d ucinamy, idzie do następnego wyrazu, czyli usłyszymy doubt, find out. To find out about a person's past life, tak? Czyli dowiadujemy się o przeszłym życiu kogoś tam. Czyli po prostu o jego przeszłości i karierze, and career. In order to, aby. Uwaga, w języku angielskim jest kilka słów na aby. Między innymi in order to. Robiliśmy lekcję na ten temat, podlinkuję wam. Aby zdecydować, decide, if. They, czy ta osoba, tak? Nie wiemy, czy kobieta, czy mężczyzna, dlatego stosujemy liczbę mnogą they. Można by powiedzieć he, o, she, ale krócej jest powiedzieć they. Także mimo, że mówimy o jednej osobie, to jednak robimy liczbę mnogą w zaimku, a jak liczba mnoga w zaimku, no to a, czyli są. Bo normalnie osoba jest, ale oni są. They are suitable, czy są odpowiedni for something, do czegoś. I przykład, all candidates are carefully vetted, tak? Wszyscy kandydaci są dokładnie prześwietleni for security reasons, z powodów bezpieczeństwa. I jesteśmy teraz w słowniku longman, tym razem rzeczownik, czyli po prostu weterynarz. Someone who is trained, ktoś, kto jest wyszkolony, znowu strona bierna. Po co? To give medical care, tak? Żeby dawać opiekę medyczną and treatment i leczenie, tak? Czyli treat, uwaga, to jest traktować kogoś, ale też leczyć. I rzeczownik treatment. I komu dajemy tą opiekę i to leczenie? To sick animals. No i jesteśmy teraz przy czasowniku. Longman nam pokazuje, co się dzieje z tym czasownikiem, kiedy dodamy końcówkę ed i ing, że te się podwaja. I definicja, to check someone's past activities, tak? Sprawdzić czyjąś działalność z przeszłości. Relationships, jego związki i tak dalej, in order to, aby. Make sure, żeby się upewnić, that person, że ta osoba is suitable for a particular job, tak? Na jakąś tam poszczególną pracę, especially an important one, zwłaszcza jakąś ważną. All candidates are carefully vetted by central office. I też mamy kandydatów, że wszyscy kandydaci są dokładnie właśnie sprawdzeni, prześwietleni by central office, czyli przez jakąś centralę. No i przykład z bieżących spraw w Ameryce, czyli niedawnej próby zamordowania prezydenta Trumpa. Okazuje się, że zamachowiec miał na sobie podkoszulek pana, który prowadzi ten kanał i między innymi sprzedaje podkoszulki. And we make these shirts, we print them here in Texas. We make these shirts, tak? Produkujemy te podkoszulki, we print them, drukujemy je here in Texas, czyli tutaj w Teksasie. And ship them all over the world. And ship them i wysyłamy je, czyli uwaga, ship to nie tylko statek, to też wysyłać. Wysyłamy je na cały świat. I've seen my shirts in every continent. I've seen my shirts in every continent, tak? Czyli widziałem moje podkoszulki na każdym kontynencie. Present perfect, czyli do tej pory, w jego życiu do tej pory je widział. I got a picture like 2 weeks ago of a guy. Ale teraz przeszedł na simple past, bo mamy 2 tygodnie temu. I got, otrzymałem zdjęcie gościa, faceta. Wearing my shirt in Antarctica. Wearing my shirt, tak? Który miał na sobie mój podkoszulek w Antarktydzie. And so we don't vet the people who buy our shirt. No i teraz pan się tłumaczy. We don't vet.
nie prześwietlamy ludzi, tak, tych ludzi konkretnych, którzy kupują podkoszulki dla tego we. Czyli my nie prześwietlamy ludzi, którzy kupują nasze podkoszulki. It's obviously, it'd be impossible. Obviously, oczywiście, it would be, oczywiście skrócone, czyli it'd be impossible. Przecież to byłoby niemożliwe, żeby on prześwietlał każdą osobę. Just like Nike doesn't vet who buys their shoes. Porównując to do firmy Nike, tak? Tak jak Nike nie prześwietla kogoś, kto kupuje ich buty. I wish I could. I wish I could. Chciałbym. I jeszcze raz. And we make these shirts. We print them here in Texas. And ship them all over the world. I've seen my shirts in every continent. I got a picture like 2 weeks ago of a guy wearing my shirt in Antarctica. And so we don't vet the people who buy our shirts, obviously. It'd be impossible to, just like Nike doesn't vet who buys their shoes. I wish I could. I would. Dzięki, trzymajcie się.